Czy pan uważa, że tarcza rakietowa jest Polsce potrzebna? Tarcza antyrakietowa to nie jest pomysł Polski, czy polskiego rządu, no, ale czy tego czy innego. Tarcza antyrakietowa to jest instalacja, to jest potrzebna Stanom Zjednoczonym. My oczywiście godzimy się na ulokowanie jednego z elementów tego systemu na terenie naszego kraju, ale chcemy przy tej okazji mieć chwileczkę. Możemy godzić się na instalację jednego z elementów tego systemu na terenie naszego kraju, ale mając pewność, że on nie tyle, że pomniejszy nasze bezpieczeństwo, ale co znacznie zwiększy poczucie bezpieczeństwa, zwiększy przede wszystkim możliwość modernizacji naszych sił zbrojnych, głównie w odniesieniu do systemu obrony przeciwlotniczej, w tym antyrakietowego, da szansę modernizacji naszej armii i wreszcie, co jest chyba najważniejsze, w wymiarze politycznym znacznie zintensyfikuje współpracę bilateralną między Polską a Stanami Zjednoczonymi, znacznie ściślej niż obecnie funkcjonuje to w ramach struktur NATO. Czy obecnie chyba jest dość ścisła, ale jeżeli chodzi o modernizację armii, nie oszukujmy się, panie pośle, czy jest taka możliwość, jest, że chociaż w najmniejszym stopniu będziemy mieli porównywalną jest armię, jest taka możliwość, nad tym pracuje Ameryka? Rząd, stąd twarde stanowisko negocjacyjne, stąd odejście od takiego pomysłu, aby przyjąć propozycję bez żadnych zastrzeżeń i wychodząc z założenia, że sama obecność żołnierzy amerykańskich na terenie naszego kraju, którzy będą przebywać na terenie bazy, daje nam już gwarancję, pełne gwarancje bezpieczeństwa. No właśnie, jak tarcza powstanie na terenie Polski, no to Amerykanie będą strzelić w jakiś sposób Polskę, nie zależało na tym elemencie. To jest umowa, to są negocjacje. Ważne, aby przy tej okazji wzmocnić nasze siły zbrojne, wzmocnić naszą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, tak, by wprząc nasz kraj, nasze państwo w system obrony narodowej Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo ważne, aby znaleźć się pod parasolem obrony Stanów Zjednoczonych. Rozumiem. Poseł Kłeczek powiedział mi, że... Kto? Kłopotek, poseł powiedział mi, że czekacie państwo do wyborów w Ameryce. Dopiero po wygranych wyborach przez któregoś z kandydatów McCaina bądź Baracka Obamy podejmiecie państwo dalsze rozmowy. Czy to jest prawda? Nie, nic o tym nie wiem. To jest teoria pana posła Kłopotka. Nie przypuszczam, żeby to było stanowisko Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czyli nie macie cichych nadziei, że gra Obama, to nie będziecie rokować tarczy w Polsce? Nie, przede wszystkim my myślimy, aby te rokowania zakończyć jak najszybciej. Zarówno minister spraw zagranicznych, pan Władysław Sikorski, jak i sekretarz stanu, pani Condoleezza Rice wyrazili opinię, że możliwe jest zakończenie negocjacji i podpisanie strony umowy nawet do końca lipca tego roku, a więc przed rozstrzygnięciami, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie Stanów Zjednoczonych. Rozumiem, liczy pan, że uda się podpisać taką umowę? Chciałbym. Ale to czas pokaże, czy stanie się to faktem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.